Dzisiaj gościem mojego vloga i Państwa jednocześnie jest europoseł Tadeusz Cymański. Bardzo dziękuję za wizytę w Świeciu, panie europośle, i mam nadzieję, że zobaczymy się w parlamencie po 25 października. Też mam taką nadzieję. Drodzy Państwo, przyjechałem do Świecia z radością i z przekonaniem wesprzeć kandydaturę Macieja Szoty. Potrzebni są w Polsce i w parlamencie szczególnie ludzie młodzi, dynamiczni, wykształceni, ludzie inteligentni, ale przede wszystkim, i to chcę bardzo podkreślić, ludzie wrażliwi, którzy mają wrażliwość i czują problemy społeczne. Tego dzisiaj bardzo w Polsce potrzeba i dlatego apeluję, proszę, zachęcam wszystkich sympatyków połączonej Zjednoczonej Prawicy, również moich osobistych sympatyków, serdecznie pozdrawiam, żeby zmobilizować się, żeby głosować w tych wyborach i żeby oddać głos w tym okręgu właśnie na tego tutaj stojącego młodego człowieka, na Macieja Szotę. Niech ten gest będzie dobrym znakiem zwycięstwa w tych wyborach. Dziękuję bardzo.